odbyliśmy tysiące rozmów, tysiące spotkań. Nasza ekipa przejechała tysiące kilometrów. Myślę, że to gdzieś z 5 równików objechaliśmy, lekko licząc. A nie jest to nasze ostatnie słowo, bo dzisiaj po tej konferencji jeszcze jedziemy, tak jak i wszyscy kandydaci Koalicji Obywatelskiej w Polsce, Donald Tusk też do późnego wieczora będzie w ruchu. Walczymy o każdy głos, prosimy o każdy głos. Mamy ogromną świadomość wagi tych wyborów i tego, że od ich wyniku zależą losy Polski, nasze losy, losy naszych dzieci, naszych wnuków, że stawka w tych wyborów jest ogromna. W którą stronę Polska pójdzie? Czy Polska będzie na zachodzie, w Unii Europejskiej, z największymi demokracjami tego świata, czy będzie się osuwała w taką szarą strefę, gdzie jest coraz mniej demokracji i coraz mniej rynku? Mamy za sobą spotkania w miastach dużych Opolszczyzny. Ja prosto z tego briefingu jadę do najmniejszej miejscowości na Opolszczyźnie, gdzie mieszka 31 mieszkańców, po to, żeby pokazać, że walczymy o każdy głos, że prosimy każdego, nawet w najmniejszej miejscowości, o to, żeby w niedzielę poświęcił te pół godziny i zdecydował o roli Polski. Drodzy Opolanie, dziękujemy za waszą serdeczność, ale i troskę, którą okazywaliście nam na każdym kroku, każdego dnia, w każdej minucie tego dnia. Ale chcemy więcej, potrzebujemy od was więcej, by wygrać. Za 2 dni wybory. Najważniejsze decyzje dla Polaków. Decyzje o przyszłości Polski, o przyszłości naszego regionu. Każdy głos, każdy jeden głos będzie decydujący o tym, czy będziemy dalej członkiem Unii Europejskiej i będziemy mieli możliwości na rozwój naszego kraju, naszego regionu. Będziemy mieli możliwości na dostępu do dobrej edukacji, dobrej opieki zdrowotnej, taniej energii, ale i bezpieczeństwa i szacunku międzynarodowego. Idźmy do wyborów uśmiechnięci, z otwartymi oczami. Nie musimy ich zaciskać. Nie musimy zaciskać zębów, nie musimy zamykać oczu, bo gdy zabetonuje nas PiS, może nam to pozostać na zawsze. Zatem 15 października podejmujmy najlepsze z możliwych decyzji. Motywowaliście tutaj nas wszystkich, ale ja dzisiaj was motywuję. Mieszkańcy Opolszczyzny, idźcie na wybory. Wybierzcie, zagłosujcie, a później nas rozliczcie, bo my wspólnie będziemy tworzyć i budować tą Opolszczyznę taką, jaką chcecie. I tutaj mój apel też do kobiet. Kobiety, jest nas więcej. Wszyscy liczą na was, na wasz głos. I mam nadzieję, że jak zawsze nie zawiedziecie. Moja kampania była bardzo krótka, bardzo dynamiczna, ale też pozytywna, merytoryczna. Powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony odbiorem ze strony mieszkańców województwa opolskiego. Praktycznie nie spotkałem się z żadnymi przejawami agresji, z jakimiś nieprzyjemnymi historiami. Może jedyną drobnostką nieprzyjemną było to, że gdzieś materiały wyborcze były niszczone, ale to dotyka większości kandydatów. Ale to chyba, z czego się najbardziej cieszę, to to, że udało się pozyskać, przekonać wielu mieszkańców Opola, wielu mieszkańców województwa opolskiego, żeby głosowali na mnie, żeby głosowali na Koalicję Obywatelską, a w dyskusjach były to osoby, które nie chciały albo wahały się, nie chciały głosować początkowo na koalicję, albo wahały się, nie wiedziały co zrobić, ale te dyskusje, wszystkie rozmowy na ulicach, które prowadziłem, naprawdę były bardzo pozytywne, to jest bardzo budujące. Więc zachęcam Państwa do pójścia na wybory, wszystkich jeszcze niezdecydowanych. My tutaj wspólnie jako drużyna zachęcamy do tego, żeby głosować na nas. Są przedstawiciele różnych środowisk. Ja jestem reprezentantem również środowiska lewicowego i również wyborców wszystkich lewicowych w województwie opolskim. Po pierwsze rozliczenie. Rozliczenie tych, którzy łamali konstytucję, którzy łamali praworządność, którzy łamali prawo. Po drugie, zadośćuczynienie wszystkim tym, którzy byli ofiarami państwa PiS. Wszystkim tym, którzy zderzyli się, którzy doznali krzywd. No i po trzecie wreszcie, pojednanie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom, wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim rolnikom, wszystkim napotkanym na tym szlaku wyborczym osobom za bardzo takie twórcze, za bardzo takie pouczające rozmowy, za dobrą atmosferę tych spotkań, za to, że one wzajemnie nas wzbogacały.
I na koniec, nie przedłużając, chciałbym zaapelować do Opolanek, do Opolan, do wszystkich mieszkańców naszego województwa, zwłaszcza tych, którzy są niezdecydowani. Pójdźcie na wybory. Tylko razem, tylko wspólnie przy urnach wyborczych możemy odsunąć PiS od władzy. Każdy głos jest ważny.